witam wszystkich. Jedziemy przejechać się. Przejdziemy się przez Pokole trochę, a później pojedziemy zobaczyć cmentarz żydowski w Chełmnie. Tak więc zapraszam do usłyszenia. Piękną pogodę, a dzisiaj wybrałem się na cmentarzysko niemieckiego obozu zagłady. Jak nie skorzystać z takiego ładnego słonecznego dnia. Spójrzcie sami, to jest tablica informacyjna. Cmentarzysko funkcjonowało w latach 41-45. Śmierć poniosło około 200 tysięcy Żydów, ponad 4 tysiące Romów i nieokreślona liczba Polaków, w tym dzieci, zamojszczyzny, jeńców Armii Czerwonej oraz czeskich dzieci i z Lidic i Lezajku. Nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałem, ale okej. Okay. Teraz pójdziemy zobaczyć, tam z daleka znajduje się ten pomnik. Podejdziemy bliżej i pokażę wam, jak to tam wygląda z bliska. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj przed nami jest ogrodzenie, którego nie było oczywiście. Tak wygląda pomnik. Fajnie wyglądało to od spodu.
ale teraz jest wstęp zbroniony. Kiedyś było można wejść sobie zobaczyć, spójrzcie. Duża konstrukcja tego jest. Idziemy zobaczyć jeszcze pomnik, kilka grobów tam jest, jak widać z daleka. Idziemy go dookoła tutaj. Widać siatkę ogrodzone to. Tu w tym miejscu bardzo dużo zostało zamordowanych Żydów. Tak to wygląda. Teraz idziemy, zobaczymy cmentarz. Tutaj kiedyś był mur, ale już go nie ma. Chyba. Dawno tutaj nie byłem. O. Spójrzcie. Tak to się przedstawia. Pomniki żydowskie. Tutaj mamy, nie widać, o, pomniki. I tutaj jest przejście po moście, takim małym moście, bo tutaj znajdował się. Tu były pochowane po prostu szczątki ludzi w tym miejscu, żeby tutaj nie chodzić pod. Tak to się wszystko ładnie przedstawia. Ładnie ptaki śpiewają. Jest git. No to by było na tyle. Idziemy chwilę usiąść, odpocząć, posłuchać śpiewu ptaków i jedziemy dalej. Pozdrawiam i do zobaczenia.